Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj swojego Arduino od D'Agostini. W dniu dzisiejszym bierzemy na warsztat egzemplarz numer 73, więc zaczynajmy! W dzisiejszym egzemplarzu mamy dwa wsporniki, pręty dystansowe i zestawy śrubek i oprócz dzisiejszych elementów będzie też potrzebny szkielet kopuły, który mamy już przygotowany. Na początek montujemy cztery pręty dystansowe w wyznaczonych miejscach. I po zamocowaniu prętów przyszedł czas na wkręcenie dwóch wsporników w wyznaczone miejsca. I dzisiejszy montaż jest zakończony. I jak można zauważyć, nasz maluszek, nasz Arduino powoli rośnie, naprawdę powoli, ale widać, że coś do góry idzie. Jest już odrobinę wyższy, to tak jakbyśmy przyglądali się kwiatom, jak rosną, wiecie, powoli, ale jak urosną, to już mają taki prawdziwy efekt, taki wow. I tutaj uważam, że też będzie taki efekt wow, gdyż samo składanie jest mozolne, jest takie długie, jest męczące, a wszyscy czekają na efekt końcowy, bo większość osób to by chciała na już efekt końcowy, a najwięcej osób to by chciało pewnie jeszcze otrzymać wszystkie egzemplarze jednego dnia, zmontować jednego dnia, stracić te pewnie z 20 godzin montażu albo i więcej i mieć gotowy model, ale tu niestety trzeba jeszcze trochę poczekać, bo to jest egzemplarz numer 73, przed nami jeszcze 27 egzemplarzy plus brudzenie, więc no jeszcze trochę przed nami, to będzie prawie pół roku. Także siemaneczko i do zobaczenia, cześć!